zdjęcie 360, żebym miał jak maksymalnie do góry, jak to sobie. Teraz nie ruszam. Okej, dziękuję. Później to wrzucę na. Fajnie, dziękuję. Możesz, jak chcesz, możesz też podesłać na fanpage. Na fanpage moje zdjęcie zostało dodane, takie 360. Mogę nagrywać też wszystko, więc jakby trzeba to. To jak uważasz? Szanowni Państwo, widzę, że jest taka niesymetria. Wszystkich, którzy mogą się przesunąć, zapraszamy w tamtą stronę, ponieważ tam jest układany napis weto, są wyznaczone odpowiednie litery, które właśnie będą otoczone nami, ludźmi, którzy będą świecić. Także, żeby napis był czytelny i zrozumiały, to zapraszam na tamtą część, również będzie wszystko dobrze widać i słychać. Póki jeszcze wędrówka ludów trwa, przeczytam krótko nasz regulamin, który stosujemy już od niedzieli. Po pierwsze, flagi i emblematy takiej czy innej partii zostają w domu. Po drugie, nie używamy wuwuzeli. Po trzecie, nie krzyczymy, nie buczymy. Wołamy hasła pozytywne, typu chcemy weta. Nie używamy mowy pogardy. Jakby komuś było słabo lub ktoś się czymś skaleczył, to po lewej są medycy. Osoby porządkowe są w kamizelkach, dobrze widocznych. Wydarzenie ma charakter spontaniczny, dlatego wszystkich prosimy o ostrożność wobec innych. Inicjatorem łańcucha światła jest Stowarzyszenie Sędziów Justicja Polska, które tutaj w Poznaniu trochę rozbudowaliśmy, zmodyfikowaliśmy, ale organizatorem wydarzenia jest każdy jego uczestnik. Wypowiadają się mieszkańcy, których głos na co dzień nie jest słyszany i nie jest obecny w mediach. Doszły nas słuchy, że są dzisiaj z nami posłowie i politycy lokalni. Dlatego bardzo dziękuję im za obecność. Mamy nadzieję, że mają dyktafony, notatniki i że będą zapisywać to, co Wielkopolanie mają im do powiedzenia. A jeśli bardzo będą chcieli się zaangażować, to zapraszamy do służby porządkowej. Michał tutaj oddeleguje. Wobec czego, kto się zgadza z takim regulaminem, poproszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Przez optyczną większość regulamin został przyjęty. Szanowni Państwo, tydzień temu na Placu Wolności
użyłem takiej śmiesznej metafory, że wojna dzisiaj dzieje się w świecie informacji, dezinformacji, od internetowych troli zależą tam wyniki wyborów w różnych częściach świata i że szablon XXI wieku jest smartfon. I dzięki smartfonie właśnie udaje nam się dobrze porozumieć i dotrzeć z informacją do was o tym, że miejsce spotkania i łańcucha światła jest przenoszone. Tydzień temu na Placu Wolności było nas jakieś tam 2-3 tysiące. Niektórzy miejscy radni tam próbowali się doliczyć. Ale wczoraj przed operą było nas 10 tysięcy! Dla tych, co nie byli wczoraj obecni, a mam nadzieję, że są tacy, którzy dochodzą, którzy są informowani od sąsiadów i od przyjaciół i są nowi na naszym spotkaniu, na łańcuchu światła. Powiem, że wczoraj wspominaliśmy wydarzenia Poznańskiego Czerwca i tak jak 60 lat temu robotnicy z Cegielskiego wyszli na ulicę i wołali: chcemy chleba, tak my dzisiaj wołamy: chcemy weta! 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 Chciałem też przypomnieć jeden głos, który wczoraj zapadł i który moim zdaniem był jednym z najpiękniejszych, najbardziej wzruszających głosów, który zabrzmił w ostatnim tygodniu. Był to głos Macieja, który opowiadał o swoim ojcu, który był robotnikiem Cegielskiego i był uczestnikiem tych zdarzeń. Chciałbym, żebyśmy wszyscy bardzo podziękowali Maciejowi za ten głos, bo to było niesamowite. I tak jak tych 61 lat temu ojciec Macieja, jak i inni robotnicy wołali do innych poznaniaków, żeby się do nich przyłączali, przekonywali ich i mówili: chodźcie z nami! Tak samo my dzisiaj do wyborców PiS, do wszystkich wątpiących, do wszystkich niezdecydowanych i nieświadomych zagrożenia, które nas być może czeka, wołamy: chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Pierwsze badania pokazują, że internet wrze. Wszystkie Snapchaty, Instagramy są zalane łańcuchami światła z Poznania, z Warszawy, ze wszystkich miast. Szanowni Państwo, to jest jasne, że to jest pierwszy protest od czasu czarnego protestu, który odbywał się w październiku, który zmobilizował szerokie masy ludzi, ale również młodych przede wszystkim. Dlatego tak jak w październiku
Panie, dziewczyny, feminiści bronili praw kobiet, wołając: nie ma zgody na takie metody. Tak my wołamy do rządu dzisiaj: nie ma zgody na takie metody. 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 A teraz trochę nie po kolei, ale to przez stres i przez to, że ostatnio wszyscy mało śpimy, bo staramy się to wszystko pięknie zorganizować. Wszyscy. Dziękuję medykom, osobom porządkowym i kilkudziesięciu osobom, które w tym momencie pomagają w tym wydarzeniu. Także jest nas coraz więcej. Brawo dla wszystkich! Ale żeby małej tradycji stało się zadość, chciałbym, żebyśmy teraz uwolnili ręce i wszystkich powitali. Szanowni Państwo, najpierw na próbę. Przepraszam, sekundkę. Tu, wszyscy ręce do góry? Nie ma tak. Myślałeś, że nie widzę. Ja mówię witamy, a potem klaszczemy. Witamy! Jeszcze raz. Witamy! Witamy obywateli miasta Poznań! Witamy panie! Witamy panów! Witamy sędziów i prawniczki, architektów rysowniczki, ogrodników i śmieciarzy, poetów i penerki, naukowców i sportowców, gołębników i pocztowców, straganiarzy i dekarki, przedsiębiorców sklepikarki, mechaników, robotników, pracowników, pracodawców. Witamy kibiców, witamy rodziców, witamy działkowców, witamy lewaków, witamy prawaków, witamy centraków, witamy kierowniczki, witamy rowerzystów, witamy wegetarian, witamy wszystkożerców, witamy mięczaków, witamy twardzieli, witamy telewidzów, witamy internautów, witamy wszystkich po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty, po raz piąty, po raz szósty. Brawo Poznań! Jeszcze jedna mała prośba, jak już, po pierwsze, że jeszcze z prawej jest dużo miejsca, można się przenosić, a po drugie, że proszę nie zapalać świeczek przed ciszą, 10 minut ciszy, no żeby po prostu wosk nie skapywał na ręce, żeby wszystko było bezpiecznie i prosimy wszystkich wypowiadających się o przedstawienie. Wybaczcie, ale trema jest tak ogromna, że chciałabym jednak przeczytać to, co napisałam po jednym z protestów w nocy. Stoję tu. Stałam na wielu manifestacjach, demonstracjach w Poznaniu, Katowicach i Warszawie. Śpiewałam, tańczyłam, skandowałam.
Od kilku dni przychodzę tutaj, razem z wami. Stoję w milczeniu i słucham. Czasem jestem wzruszona tym, co mówicie. Innym razem przerażona. Słucham obrad sejmowych. Współczuję. Współczuję wszystkim nam w tym kraju, niezależnie w co wierzymy, jakie poglądy są nam najbliższe. Współczuję, gdy słyszę ilość złorzeczeń i obraźliwych sądów. Jak bardzo jesteśmy nieszczęśliwi, że musimy uznawać kogoś innego za gorszego od nas, że nie możemy z szacunkiem do siebie nawzajem prowadzić dialogu. Jestem tu również jako mama ośmiolatki. Myślę sobie, że w tym całym szaleństwie, że niesłychane ważne jest to, aby każda i każdy z nas uważał na to, jakie słowa i z jaką energią czy uczuciem są one przez nas wysyłane w świat. Nasze dzieci to chłoną i przyjmują bezkrytycznie. Kształtują się przez obserwowanie nas, dorosłych. Chciałabym, abyśmy pamiętali, że te dzieci, które zostaną wychowane w zawiści do ludzi, którzy są inni od nas samych, wyrosną na dorosłych, którzy nie będą szanowali poglądów różniących się od ich własnych. A przecież wszyscy jesteśmy różni. Od wieków się różnimy i różnić będziemy. Brak szacunku do innych prowadzi do konfliktów, bo nie potrafimy przyjąć, że świat jest różnobarwny. Zaczynamy chcieć, aby nasza prawda stała się jedną istniejącą. Od tych małych konfliktów i braku pełnego szacunku dialogu idziemy w kierunku prywatnych wojenek i przepychanek. Nakręcamy się w zawiści i nienawiści. Nakręcamy się w tym do momentu, w którym ciężko jest przestać. Szacunek, miłość, akceptacja, wolność. To jest to, czego chce każdy z nas dla siebie i najbliższych. Dlaczego nie chcemy tego również dla innych? Przecież przede wszystkim jesteśmy ludźmi pragnącymi żyć w ukochanym przez nas wszystkim kraju. Chcemy, by inni szanowali i kochali, akceptowali nas. Zacznijmy od siebie. Pragnę, aby nasze dzieci uczyły się dzisiaj walczyć o swoje prawa, ramię w ramię z nami, ale pragnę, by walczyły bez nienawiści, żeby potrafiły wyrazić swój sprzeciw, taki jak my to teraz czyniąc, zapalając w milczeniu świece. Żeby widziały po tej drugiej stronie człowieka i żeby z tej drugiej strony również na nich człowiek spoglądał. Kiedy będą stać po przeciwnych stronach i spojrzą sobie w oczy, aby widzieli w sobie wzajemnie ludzi, którzy chcą tego samego, wolnego kraju dla każdego. Nie ma lepszego i gorszego sortu. Jest jeden naród. Ta nienawiść i chęć stoczenia do gardła przeciwnikom, która się rodzi, słyszę te głosy na ulicach, w tłumie, czy czytam na Facebooku. To wszystko sprowadza nas do poziomu tych, których przecież za te zachowania krytykujemy. Pamiętajmy o człowieczeństwie. Uczmy nasze dzieci szacunku dla siebie nawzajem, mimo różnic. Uczmy się od nich, czym jest brak uprzedzeń, gdy są jeszcze nieskalane naszymi osądami. Szacunku uczmy przez naukę empatii. Empatia to to, co pozwala nam nawet zupełnie obcym, zupełnie odmiennym niż my człowieku, zobaczyć człowieka takiego jak my sami, ze swoimi problemami, strachami i marzeniami. A jeśli zapyta was dziecko albo dorosły, co to takiego empatia, przywołajcie wierszyk Jarosława Mikołajewskiego. Traktuję trochę o tym na szerszą skalę, ale przenieśmy go na codzienne nasze sytuacje, bo inny nie zawsze oznacza kogoś, kto jest bardzo daleko. Ja to ty, ty to ja. Jest taka stara i mądra gra, że ja to ty, a ty to ja. Taka chwilowa zamiana osób to jest najlepszy na świecie sposób, żeby się szybko o kimś dowiedzieć, czego ci tamten nie chce powiedzieć. Nie chce, a może nie ma okazji, bo mieszkasz w Polsce, a on jest w Azji. Kiedy ktoś smutek w spojrzeniu ma, pomyśl, to przecież mógłbym być ja. Na tym polega ta mądra gra. I tak jak wielu z was, dzisiaj tutaj boję się o przyszłość, o rzeczywistość, w jakiej przyjdzie żyć naszym dzieciom, o Polskę. Boję się, ale nie ma we mnie nienawiści. Współczuję tym, co muszą być tak nieszczęśliwi, że chcą pokazywać, jaką mają nad nami władzę, jak bardzo nas nie szanują jako obywateli. Współczuję nam wszystkim, że musimy spotykać się tutaj, a nie spędzić tych letnich pięknych wieczorów na piknikach, przy kawie czy spacerze. I tutaj mój apel do pana prezydenta. Panie prezydencie, miał być pan prezydentem wszystkich Polaków, również moim i tych tysięcy ludzi wychodzących na ulicę.
Mieliśmy być wszyscy bezpieczni i równi w tym kraju, w którym żyjemy. Wierzę w Pana. Nadal mimo wszystkich różnych głosów wierzę. 3 razy weto. Odwagi. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Maciej Gutowski. Jestem dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. I uważam, że adwokatura tu musi być, choć jest daleka od polityki. Bo adwokatura staje w obronie praw i wolności obywatelskich. I dlatego adwokatura musi tu być, bo jesteście tu Państwo, obywatele. Bo dzieje się coś niedobrego. Pakiet ustaw, który jest forsowany dziś na ścieżce legislacyjnej, to ustawy, które wycinają nam prawa i wolności obywatelskie. To ustawy, które w dwóch płaszczyznach uderzają każdego w nas. Po pierwsze, konstytucja jest podzielona na dwie części. Na część ustrojową, gdzie sądy są niezależną władzą, i na część wolnościową, która należy do państwa. Do każdego człowieka, któremu wolno to, co nie jest mu zabronione. Z politykami jest inaczej. Oni, związani zasadą legalizmu, mogą to, co im prawo dozwala. I tylko to, ani kroku więcej. Kiedy widzę ustawy, które pod fałszywym hasłem demokratyzacji w istocie powodują podporządkowanie polityczne sądownictwa, to zastanawiam się, gdzie jest ta demokratyzacja, bo ten głos nad urną zostaje, jeśli nie pojawicie się Państwo tak jak dziś, zawieszony na 4 lata, kiedy oddajemy władzę politykom. Potem to oni decydują i tylko mówią, że myślą o suwerenie. Jeśli chcą mieć wpływ na obsadę sądów, na prezesów, na wiceprezesów, na wskazanych palcem przez ministra sprawiedliwości sędziów Sądu Najwyższego, na Krajową Radę Sądownictwa, z których prawdopodobnie jednej izby nie da się zbudować, a druga izba będzie polityczna, wskazywać sędziów, którzy będą wyłaniać innych. To trzeba sobie zadać pytanie, po co? Po co tak robić, żeby to politycy decydowali o sądach, skoro konstytucja mówi: władza sądownicza jest niezależna, odrębna, a sądy mają być niezawisłe i niezależne. Odpowiedź jest w drugiej części konstytucji. Spójrzcie Państwo, co się stało do dziś. Wolność zgromadzeń musi ustąpić lepszym zgromadzeniom cyklicznym. Wolność mediów musi ustąpić mediom publicznych. Dlaczego? Bo zostały zdemokratyzowane. Ja bym nie chciał, żeby sądy tak wyglądały. To jest ograniczenie państwa prawa do kontroli nad
politykami. Co się dzieje dalej? Ograniczenie mediów to ograniczenie prawa do informacji publicznej. To ograniczenie wolności słowa. Jeśli złożyć ze sobą te dwa aspekty, zastanówmy się, co przeszkadza w Konstytucji. Czy przeszkadza struktura kompetencyjna pomiędzy organami władzy? Nie widzę tam specjalnych sporów. Czy przeszkadza za dużo wolności dla ludzi? Dla mnie odpowiedź jest oczywista. I muszę Państwu powiedzieć jeszcze jedno. Kiedy pcha się kolanem tego rodzaju ustawę, uciekając przed kontrolą społeczną przez poselskie projekty, które nie wymagają konsultacji społecznych, kiedy ze świadomością popełnionych błędów, gdzie w jednym przepisie mowa jest o 3, w drugim o 5, to robi się to po to, żebyście nie mieli Państwo czasu się spotykać. Jeśli robi się takie prawo, to możemy sobie zadać pytanie, czy zrobiono cokolwiek, co spowodowałoby, żeby sądy działały szybciej, lepiej, sprawniej, łatwiej, według lepszej procedury przez te 2 lata. Otóż odpowiem Państwu, w tych ustawach nie ma słowa na ten temat. Sądy, jeśli te uchwały, ustawy zostaną w takim kształcie, w jakim dziś zostały, to sądy zostaną takie, jakie były, ze wszystkimi ich bolączkami, ale jeszcze do tego politycznie podporządkowane. A sądy to nie tylko rozstrzyganie spraw pomiędzy jednym z państwa a drugim. To przede wszystkim rozstrzyganie spraw pomiędzy obywatelami a państwem. Odpowiedzcie sobie Państwo sami na pytanie. Czy odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organów władzy, za niesłuszne aresztowanie, za przetrzymanie kogoś dłużej niż 48 godzin na komisariacie, czy za zamęczenie kogoś na komisariacie przy użyciu paralizatora, czy taki spór może być rozstrzygnięty przez sąd politycznie nominowany? Jeśli uważacie Państwo, że politycznie zależny sąd dobrze takiego sporu nie rozstrzygnie, to musimy się spotykać. Dziękuję bardzo. Nazywam się Wioleta Ratajczak, Stowarzyszenie Kongres Kobiet. Ja też mam stres, ale ja jestem z rodziną, to wy. Dziękuję. Franek wspomniał o 3 października. Rzeczywiście wtedy też byłam i wiele z was było wtedy z kobietami. Nie spodziewałyśmy się, że tak to się wszystko potoczy. Kto się z was spodziewał? Nikt. Jesteśmy zaskoczeni, ale to nie jest ciężarówka, która w Berlinie jechała przez centrum. To można zatrzymać. Kto może to zatrzymać? To szaleństwo. Kto? My! My! Siostry i bracia, od jutra
kobiety nie będą mogły kupić legalnie tabletki. Po. I co z tego? Śmiejemy się. Zobaczcie, jaki mam uśmiech. Szara strefa działa. Dziękujemy bardzo wszystkim ministrom, panu prezesowi, panu prezydentowi, że tak dba o swoje społeczeństwo. Wolność, równość, demokracja. To jest nasze hasło. Wolność, równość, demokracja. Dziękuję. Dobry wieczór, Poznań! Szanowni Państwo, ja reprezentuję młode pokolenie. Mam 25 lat. Mieszkałem 3 ulice stąd i nigdy wieczorem nie widziałem tylu ludzi na spacerze. Szanowni Państwo, urodziłem się w Stanach Zjednoczonych. Moi koledzy pytają mnie, co tutaj robisz? To pytanie pada ciągle. Ja tutaj żyję w pięknym kraju wśród wspaniałych ludzi. Nie pozwólmy, żeby mały człowiek, i nie mam na myśli tutaj wzrostu z Żoliborza, wmawiał nam, że jest inaczej, bo nie jest. Jesteśmy wspaniałym narodem. Jesteśmy wspaniali. Nie ma Polaków lepszego i gorszego sortu. Nie ma takich Polaków. Wszyscy jesteśmy jednością. Serce rośnie, jak się na Państwa patrzy. Tylko razem jesteśmy w stanie być głośni. Szanowni Państwo, ja urodziłem się w 92 roku. Nigdy nie musiałem walczyć o demokrację. Ona była mi dana. Urodziłem się w wolnym kraju. Nasze pokolenie często nie doceniało tej demokracji. Pokazaliśmy to na wyborach. Pokazaliśmy najpierw żółtą kartkę Platformie, oddając głosy na Palikota. Potem sondaże zaczęły się sypać. Potem przyszedł Kukiz. Potem wybory wygrał Duda. Szanowni Państwo, wczoraj mówiliśmy o zjednoczonej opozycji, ale co nam da zjednoczona opozycja, jeżeli zobaczymy te same twarze? Zjednoczona opozycja to jesteśmy my. Szanowni Państwo, to jesteśmy my. Jeszcze jedno. Szanowni Państwo, moje pokolenie cieszyło się i cieszy się cały czas tą demokracją. Cieszymy się otwartymi granicami. Cieszymy się, że możemy na świecie być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Nie pozwólmy sobie tego odebrać. I ostatnie zdanie, Szanowni Państwo. Ktoś wygrał wybory, mówiąc, że prezydent nie może być notariuszem rządu. Ten ktoś dzisiaj przebywa na Helu. Powiedzmy mu bardzo głośno, czego chcemy, tak żeby nas usłyszał aż na Helu. Chcemy weta! 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 Dobry wieczór. Nazywam się Florentyna Piotrowska. Jeszcze nigdy nie miałam okazji mówić przed grupą większą niż 20 osób z klasy, więc z góry przepraszam. Dzisiaj zawsze się ruszę. Określenie młodzi w polityce najczęściej określa ludzi w wieku 20-30 lat. Jako uczennica gimnazjum chciałabym jednak zwrócić uwagę na nas, nastolatków. Kilka lat pójdziemy do urn głosować. I to również od nas będą zależeć losy polskiego państwa. Axl Rose w piosence Civil War śpiewał: nie możesz ufać wolności, kiedy nie jest w twoich rękach. My, młodzi ludzie, często uważamy, że kwestie polityczne lepiej oddać w ręce dorosłych. Co jednak powiemy na temat reformy edukacji? Utrudniła ona życie nie tylko nauczycielom, pedagogom i dyrektorom szkół, ale także nam i naszym rodzicom. Miliony podpisów i tysiące ludzi protestujących nie zwróciło uwagi naszego rządu.
moich znajomych określa się po jednej ze stron, opozycji lub partii rządzącej, tylko dlatego, że ich rodzice mają określone poglądy. Moi drodzy, nie bójmy się mieć własną opinię. Obecnie wszędzie w internecie możemy znaleźć memy dotyczące polityków. Są one zabawne, owszem, ale pokazują również, w jak złym położeniu znajduje się nasz kraj. Musimy coś z tym zrobić. Kilka lat temu moglibyśmy powiedzieć, ach, przecież powinniśmy oddać to w ręce dorosłych, to nie są nasze sprawy. Owszem, kilka lat temu, ale teraz jesteśmy w krytycznym momencie, w którym nasza demokracja umiera i musimy coś z tym zrobić. Brawo! Dlatego apeluję do was, rówieśnicy, protestujmy, nie bójmy się udzielać. Młodym ludziom wiele spraw związanych z polityką kojarzy nam się wyłącznie z abstrakcją, bo przecież to jeszcze nie jest nasze życie, nie jesteśmy jeszcze dorośli, nie możemy głosować. Niby tak, ale każdy obywatel ma znaczenie. Każdy może protestować, każdy może wyrażać własne zdanie i dlatego nie możemy się poddawać i musimy dalej walczyć o naszą demokrację. Dlatego chciałabym jeszcze poprosić, drogi rządzie, opamiętaj się. Pozwól nam być dumnym z bycia Polakami. Chciałabym też zadedykować każdemu, kto tutaj stoi, jeden z tytułów piosenek Metallica, And Justice for All. Dziękuję. Drodzy przyjaciele, zmiana pokoleń na troszkę starsze. Nazywam się Piotr Gąsiorowski, jestem nauczycielem akademickim od niemal 30 lat. Aczkolwiek z racji zawodu jestem przyzwyczajony do przemawiania przy wielu słuchaczach, to tylu studentów na wykładzie jeszcze nie miałem. Dlatego podobnie jak wszyscy moi przedmówcy przyznaję, że mam tremę. Dlatego pozwolicie, że będę się od czasu do czasu posiłkował kartką. Mówiąc, wykład nie będzie długi. Z ogromną radością, taką tutaj naprawdę trudno wysłowić, widzę, że te manifestacje rosną. Jest tu coraz więcej ludzi młodych. Przeważają ludzie młodzi, ludzie w wieku moich dzieci, moich magistrantów, moich doktorantów, a nawet młodsi. Chciałbym się zwrócić przede wszystkim do nich. Przestrzegając zasady apolityczności uniwersytetu, zostawiam swoje poglądy polityczne przed drzwiami sali wykładowej. Neutralność polityczna polega na tym, żeby nie przenosić konfliktów z zewnątrz na grunt akademicki. Ale nie może oznaczać obojętności na zło. Kto, jeżeli nie inteligencja? Jeżeli nie ludzie, tradycyjnie nazywani elitą, dziś nazywani elitą przez populistów, co nie ma być komplementem, tylko obelgą, kto, jeżeli nie oni, powinien zabierać głos w sprawach publicznych? Zabierałem więc głos, ale robiłem to poza godzinami pracy, trzymając się zasady, że wobec młodzieży, której kształcenie mi powierzono, nie powinienem uprawiać agitacji politycznej. Przychodzi czas dla każdego pokolenia, kiedy to pokolenie spontanicznie się buntuje, spontanicznie protestuje. Moje pokolenie doświadczyło czegoś takiego w czasach Solidarności. Ja byłem wtedy studentem, w roku 80, w latach następnych, pierwszych latach stanu wojennego. Wtedy na krótko zakosztowaliśmy wolności, którą niemal natychmiast autorytarne państwo próbowało metodami policyjnymi odebrać. I ciekawa rzecz, nie udało im się to. Dlatego, że my i inni Polacy byliśmy już wolni wewnętrznie,
na zawsze uodpornieni na kłamstwo, propagandę i zastraszanie. Państwo, że dziś mamy 22 lipca, dawne święto państwowe PRL, upamiętniające wprowadzenie w Polsce dyktatury stalinowskiej. Nie wiem, czy do rządzących w ogóle dociera ironia historii, ale właśnie tę symboliczną datę wybrali sobie na ostateczne głosowanie w Senacie, do niedawna uważanym za Izbę Refleksji. Nasza wolność, przewidywalne rządy prawa, wartości nowoczesnej cywilizacji europejskiej zostały brutalnie pogwałcone. Władza, nie używając co prawda czołgów, uzbrojona tylko w parlamentarną maszynkę do głosowania, w białych rękawiczkach wprowadza pełzający zamach stanu. Próbują środkami niekonstytucyjnymi, za pomocą presji i zastraszania, zmienić ustrój Rzeczypospolitej, znieść trójpodział władzy i wprowadzić znaną z PRL-u dyktaturę partyjną z jednoosobowym kierownictwem. Prawnikom zostawmy ocenę, jak zakwalifikować działania władzy. Czy już jako zdradę stanu, czy dopiero jako przygotowania. Ale jedno wiadomo na pewno. Pokazując skrajną arogancję, kpiąc sobie z prawa, ta partia i ten rząd własnymi rękami podarły na strzępy mandat do rządzenia, otrzymany od narodu. Od narodu, któremu schlebiają, nazywając go suwerenem, ale którym jednocześnie gardzą i manipulują. Wszyscy, także, a może nawet zwłaszcza ci, którzy głosowali na PiS w ostatnich wyborach, mają prawo i moralny obowiązek powiedzieć to wszystko rządzącym. To nie są nasi władcy z Bożej łaski. To są wybrani przez nas urzędnicy publiczni, którzy za pieniądze podatników... mają obowiązek sumiennie wykonywać swoją pracę, przestrzegając konstytucji. Jeżeli próbują nas oszukać i wykorzystać, to zasługują na to, żeby po prostu stracić posady. W trybie przyspieszonym, a choćby, cytując klasyka, i w żadnym trybie. Mamy czekać 2 lata do wyborów, które mogą bezkarnie sfałszować, jeśli wszystkie przegłosowane już ustawy... Jeżeli te ustawy zostaną podpisane przez prezydenta, czy mamy czekać, aż rząd uderzy w to, w co jeszcze nie uderzył, czyli w niezależne media? Nie! W wyższe uczelnie? Nie! I zniszczy resztę dorobku demokratycznej Polski? Nie! I oto nasza przyszłość jest nagle niespodziewanie w rękach pana prezydenta. Andrzej Duda ma wybór. Może posłuchać swojego promotora naukowego i swoich uczelnianych przełożonych, dziekana Wydziału Prawa i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Może posłuchać swojego promotora politycznego. I przepraszam, raz jeden użyję słowa grubego. Swojego partyjnego herszta, któremu był dotąd ślepo posłuszny.
Do obecnych tu licencjatów, magistrów i młodych doktorów kieruję prośbę. Myślcie samodzielnie, ale w razie czego bierzcie pod uwagę zdanie swoich promotorów. O zawetowanie katastrofalnych dla Polski ustaw apelują zagraniczni sojusznicy. Domagają się tego środowiska prawnicze, liczne organizacje, autorytety publiczne, ludzie kultury, w tym również szwagier pana prezydenta. O potrójne weto zaapelowała konferencja rektorów akademickich szkół polskich, w której prezydium zasiada jeden z sygnatariuszy apelu rektor UAM-u, były profesor Marciniak. Do apelu przyłączyły się władze Polskiej Akademii Nauk. Co na to rząd? Nie, żeby chociaż nic. Rząd na to. To ksik odrywanej od koryta elity. To spisek Unii Europejskiej, która chce zmusić nas do przyjęcia uchodźców. Ale jesteśmy jeszcze my, obywatele Polski i Europy. Naród pracodawca prezydenta. My wybraliśmy go. Płacimy mu. I płacimy mu nie za to. Płacimy mu nie za to, żeby jeździł na nartach i uprawiał sporty wodne. Nasze poznańskie weto, podobnie jak inne masowe protesty, znalazło się w czołówkach wiadomości. Na pewno dotarło do świadomości Andrzeja Dudy. Teraz już nie wolno nam się cofnąć o krok. W tej sprawie nie ma kompromisu, kumptatorstwa, kombinacji z odsyłaniem ustaw do marionetkowego Trybunału Konstytucyjnego. Za dzień lub dwa może być za późno. Pomóżmy prezydentowi uratować godność urzędu, jaki pełni, poprzez dokonanie jedynego legalnego wyboru. Dlatego nasz głos musi narastać. Musi być słyszalny w Pałacu Prezydenckim. Powtarzajmy coraz głośniej i do skutku. 3 razy weto! 3 razy weto! Dziękuję za udzielenie głosu. 3 razy weto! 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 Przepraszam, mamy takie małe pytanie. Znaleziono kluczyki z napisem Super Mama. Czy jest Super Mama? Jakby co, to tutaj pani Barbara będzie trzymać i proszę podejść. Kluczyki do samochodu marki Honda. Dobry wieczór Państwu, mam na imię Kacper, jestem studentem, w przeciwieństwie do mojego przedmówcy. Przyszedłem tu dzisiaj wzruszony, że po raz kolejny jestem na proteście i po raz kolejny obok moich pięknych narodowych flag widzę tyle flag Unii Europejskiej i za to Państwu dziękuję. Mam zaledwie 24 lata, ale jestem dumny z bycia obywatelem Polski i dumny z bycia obywatelem Europy. Od kiedy Polska stała się w 2004 roku członkiem Unii Europejskiej, jest jej największym beneficjentem. To nie tylko oznacza to, że bardzo na tym korzystamy. To oznacza też to, jak bardzo ważnym członkiem tej wspólnoty jesteśmy. Proszę Państwa, przed Parlamentem Europejskim w Brukseli jest bardzo duży plac. Ten plac nazywa się Esplanade Solidarność. Na tym placu, na 3 tablicach kamiennych, po angielsku, francusku i po polsku, jest napisane o tym, jak mój kraj w sposób demokratycznych działań społecznych obalił komunizm. I to jest duma. Jest mi przykro, że podczas gdy pokolenie moich rodziców i dziadków mogło świętować tak wielkie zwycięstwo,
Ja mogę, moje pokolenie może zapamiętać Polskę jako pierwsze państwo, które zostanie zawieszone w prawach członkowskich przez systematyczne nadużycie państwa prawa, zasady państwa prawa. To jest dla mnie jako Europejczyka i jako Polaka niedopuszczalne. Ja chciałem tylko przypomnieć panu prezydentowi, ponieważ często mówimy tutaj o konstytucji, często ją cytujemy. Panie prezydencie, nie łamie pan tylko słowa danego nam w konstytucji. Daje pan także, łamie pan także słowo dane wszystkim Europejczykom w traktatach europejskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo Franek za udzielenie mi głosu. Witam i serdecznie pozdrawiam mieszkańców Poznania. Witam was. Z tej strony Adrian, prawdziwy. Proszę państwa, kilka dni temu na Placu Wolności przemówiłem i powiedziałem, że to co się dzieje u nas w kraju nie tylko słuchają Polacy, ale słucha nas cały świat. Wczoraj manifestacje, takie jak nasze, w Nowym Jorku, w Londynie, w Paryżu, w Berlinie, również w Pradze. Czyli, proszę państwa, ten głos dociera. Ale chciałem wam powiedzieć, że od kilku dni otrzymuję przepiękne listy od moich przyjaciół za granicy, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Afryki, czyli z Gany, z Gambii, z Egiptu, którzy solidaryzują się z tą piękną, szlachetną inicjatywą Łańcucha Światła w obronie niezawisłości sądu. Ale proszę państwa, na szczególną uwagę zasługuje list od mojego przyjaciela z Liberii. Z Liberii, kraju położonego w Afryce Zachodniej. Kraju dotkniętego epidemią wirusa eboli. Kraju dotkniętego wojną domową w latach 90. ubiegłego wieku. Wojny, która pochłonęła 250 tysięcy istnień ludzkich. I ten mój przyjaciel prosił mnie, abym powiedział kilka słów. I przygotowałem takie przesłanie, to co się u nas dzieje w Polsce, i to przesłanie będzie skierowane nie tylko do Polaków, do całego świata. I poprosił mnie, żeby zrobić to w języku angielskim, tak żebyśmy byli słyszani na całym świecie. Ludzi, którzy komunikują się w języku angielskim, jest miliard i ten głos dojdzie. Wygłoszę to w części, wygłoszę oczywiście w naszym języku ojczystym, następnie w języku angielskim, także proszę o uwagę. Drodzy przyjaciele z różnych stron świata, krok po kroku rząd polski działa wbrew normom demokratycznego państwa. Rząd polski zwiększył kontrolę nad mediami publicznymi, zerwał z publicznymi spotkaniami i ograniczył działalność organizacji pozarządowych. Partia władzy porusza się agresywnie, aby przejąć kontrolę nad ostatnią niezależną instytucją, sądami, wyciągając nas na ulicę. Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Franz Timmermans, powiedział: jeśli zostaną wprowadzone zmiany, prezydent zatwierdzi, Polska może wyjść poza definicję demokratycznego państwa. Nigdy się nie podamy. Dear friends from different sides of the world, step by step, the Polish government has moved against democratic norms. The Polish government increased governmental control over the public news media, crackdown on the public gatherings and restricted the activities of NGOs. Now the party in power is moving aggressively to take control of the last major independent institution, the courts, drawing us into the streets. Franz Timmermans, the first vice president of the European Commission, said, if the changes were made, approved the president, Poland might slip outside the bloc's definition of a democracy. We never.
Nazywam się Kamil Stefanowicz, mam 31 lat, czyli taki miks pomiędzy gimnazjum a doświadczonymi seniorami. Ja czytałem Gombrowicza, nie wiem czy Gombrowicz jest jeszcze w aktualnej podstawie programowej. Tam autor posłużył się pojęciem gęby. Mam takie nieodparte wrażenie, że sędzią i sądom przyprawiana jest gęba. Sędziom i sądom tak łatwo jest przyprawić gębę, bo ktokolwiek miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, sąd stosuje prawo, ale nie tworzy prawa. Prawo tworzone jest na wiejskiej. Przez Sejm, Senat, następnie akceptowane przez prezydenta. Koniec końców jednak to sąd, wydając wyrok, obrywa jako ten chłopiec do bicia, stosując prawo uchwalane gdzie indziej. Aktualnie mamy do czynienia z taką sytuacją, która nie poprawia, jak wspominał mecenas Butowski, zasad działania wymiaru sprawiedliwości, przepisów prawa, tylko zamienia temu lekarzowi stetoskop z zielonego na niebieski, albo zamienia samego lekarza. Wydaje się, że prace nad nią trwały 5 lat. Pracowano 5 lat i kłócono się o każde słowo, bo miano świadomość tego, jakie znaczenie ten akt będzie miał dla przyszłości Polek i Polaków. I proszę Państwa, w 1997 roku 52% Polek i Polaków powiedziało, że jest za przyjęciem tej konstytucji. Czytaliśmy jej preambułę, czytaliśmy jej postanowienia, ale nie zostało jeszcze powiedziane, że konstytucja jest umową. To jest umowa pomiędzy nami wszystkimi. Pomiędzy tymi, którzy tutaj są i tymi, którzy zostali w domu. I w tej umowie określiliśmy, kto ma tworzyć prawo i jak ma to robić. Kto ma wykonywać prawo i jak ma to robić. I wreszcie określiliśmy, że niezależne sądy i trybunały mają weryfikować proces tworzenia i wykonywania tego prawa. Kto z Państwa przyszedł tutaj, śledząc wydarzenie na Facebooku? Wiecie, że są w Polsce przepisy, które pozwalają zablokować dostęp do strony internetowej. I takie prawo zostało przyjęte przez tą władzę ustawodawczą, Sejm i Senat, zaakceptowane przez prezydenta. Zastosować je może władza wykonawcza, minister finansów albo szeryf. I koniec końców legalność tych działań powinien ocenić sąd. I to jest konkretny przykład tego, jak proponowane zmiany mogą wpłynąć na nasze życie. Ja wiem, że w każdym środowisku... W każdym środowisku znajdą się czarne owce. Natomiast jeśli któryś z posłów czy senatorów popełnił wykroczenie albo dopuścił się przestępstwa, nikt nie mówił, że trzeba rozwiązać cały parlament. Jest jakaś mądrość w ludowym powiedzeniu, że jedno drzewo, które upada, robi więcej hałasu niż tysiąc, które rośnie. Piłka jest cały czas po stronie tej władzy wykonawczej. Zarazem tak dobrze i tak nieszczęśliwie, że tak niewiele potrzeba, żeby zastopować to szaleństwo. A jednocześnie tak wiele złego może się wydarzyć, jeżeli zostanie zrobione tak niewiele, bo wystarczą 3 podpisy. A cenę przyjdzie nam za to zapłacić słoną i 500 zł nie wystarczy na pokrycie kosztów tego, co stracimy. Apelowano i mi pozostaje się tylko przyłączyć do tego apelu. Chcemy weta! Chcemy weta!
Witajcie wszyscy. To jest pierwszy raz, kiedy mam zaszczyt niewątpliwy mówić do tylu ludzi i... Witajcie poznaniacy! Słychać? No dobrze. Myślimy o Polsce jak o swoim domu. Ten dom może nie jest najbogatszy, ale jest nasz. W tym domu możemy otworzyć okna, możemy myśleć, o czym nam się podoba, jest nam w miarę wygodnie. Tylko tak się stało ostatnio, poniekąd niepostrzeżenie, bo nikt się nie spodziewał, że władza może być aż tak bezczelna, tak zaborcza, tak chciwa, może tak nienawidzić Polski i Polaków. Że przygotowała sobie fundamenty już jakiś czas temu pod zamach stanu, nie pod zmiany w sądownictwie. To jest zamach stanu i tak mamy o tym myśleć. A zamach stanu to jest bandytyzm. Nie ma negocjacji, nie ma kompromisów, władza kłamie, oszukuje, podsyca nienawiść, karmi się nienawiścią, dzieli Polaków, dlatego apeluję, wyborcy PiS, dołączcie do nas, bo to jest też wasza wolność. Wojsko Polskie, dołączcie do nas, macie obronić, ochraniać Polskę, a to nie jest tylko teren między Bałtykiem a Tatrami, Polska to jest naród. Wojsko z nami! 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 Apeluję do policji! Błaszczak przerobi was na samo, zanim się zorientujecie. Widzimy, że jesteście zażenowani tym, co się dzieje. Jesteście zażenowani, a będzie wam tak wstyd, że nie będziecie w stanie spojrzeć w lustro, ani nie będziecie w stanie spojrzeć swoim żonom w oczy. Policjanci, chodźcie z nami! 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 Jeszcze, bo już muszę kończyć. Pani Pawłowicz, z właściwym sobie wdziękiem. Powiedziała wczoraj albo dzisiaj do dziennikarza, po wakacjach zabierzemy się za was. To jest szczyt arogancji, to są pokruszki. Władza pełni służebną rolę wobec narodu. To jest służba cywilna. My ich zatrudniamy, my ich zwolnimy, jeśli będzie trzeba. I pani Błaszczak, pokruszki o tym, że wy będziecie nas karać za demonstrację w wolnej Polsce. Nie pozwolimy! Nie pozwolimy! Zapraszam ministra Błaszczaka do Poznania! Jeszcze a propos policji, chciałem powiedzieć jedną rzecz, że szanowni państwo, od niedzieli spotykamy się już po raz szósty i codziennie kontaktuję się z policją, spotykamy się, negocjujemy, jak to zrobić, żeby było pokojowo. Najpierw spotkaliśmy się na Placu Wolności, żeby pod sądami było, się nie spotykać, bo tam byśmy się nie zmieścili.
Później przenieśliśmy się na plac Mickiewicza i policja powiedziała, że to jest zły pomysł i że proponuje Cytadelę. Ja powiedziałem, no nie mogę przełożyć na Cytadelę, bo się po prostu pogubimy, bo już to państwu obiecałem. Więc powiedziałem, okej, zróbmy to w parku Mickiewicza, żeby po prostu było łatwiej, żebyśmy się widzieli. I to się udało. I szanowni państwo, nie mogliśmy się spotkać już drugi raz w parku Mickiewicza, po prostu nie możemy tej trawy tam zadeptać. I chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Trwa stan wyjątkowy w tym mieście, ale chcę powiedzieć, że urzędnicy, policja i wszystkie jednostki miejskie współpracują z nami, żeby łańcuch światła był bezpieczny. Brawo Poznań! Szanowni państwo, nazywam się Kamil Popocki, jestem doktorantem na Wydziale Prawa. Na Wydziale Prawa i Administracji, jeszcze raz powtórzę, nazywam się Kamil Kłopocki, jestem doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu. Chciałem powiedzieć o dwóch krótkich sprawach. Pierwsza to jest stanowisko dziekanów Wydziału Prawa, dziekanów różnych Wydziałów Prawa w Polsce, które pojawiło się w mediach kilka dni temu. Było to stanowisko, które podpisali dziekani m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i niestety brakuje tam podpisu pana dziekana Romana Budzinowskiego z Wydziału Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu. Szanowni państwo, pan dziekan podobno nie mógł tego podpisać. Mówię poważnie, natomiast chciałem zaapelować do pana dziekana, chciałem bardzo serdecznie prosić, żeby podpisał. Ktoś mówi, że już podpisał, tak? Ja nie słyszałem. Miał podpisać. Szanowni państwo, chciałem jeszcze raz prosić pana dziekana, żeby wspierał każdą możliwą inicjatywę, która ma na celu wyrażenie sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w Polsce, która ma na celu uratowanie demokratycznego państwa prawnego, które ma urzeczywistniać zasadę sprawiedliwości społecznej, o czym wiemy z Konstytucji, z artykułu 2. I panie profesorze, jesteśmy to winni wszystkim wybitnym absolwentom naszego wydziału. Ja tutaj wymienię kilka osób i bardzo poproszę o oklaski. Szanowni państwo, to jest m.in. pani profesor Hanna Suchocka, premier Polski. To jest pani profesor Sławomira Wronkowska, która aktualnie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i walczy do końca. Ale szanowni państwo, to są również dwie inne osoby, od których Andrzej Duda zapomniał odebrać ślubowania do dzisiaj. To jest pan profesor Roman Hauser i pan profesor Ślewza. Ogromne brawa dla nich. Bardzo dziękuję. I szanowni państwo, ostatnie zdanie. Ja dużo czytam w internecie negatywnych opinii na temat tego, jak zachowuje się opozycja, że opozycja jest słaba. Szanowni państwo, mamy taką opozycję, jaką mamy i musimy ich wspierać. Ja byłem wzruszony patrząc, co dzieje się na Komisji Sprawiedliwości 2 dni temu, kiedy tam dochodziło praktycznie do walki wręcz. My jesteśmy winni tym ludziom szacunek i podziękowanie za to, że oni walczą również w naszej sprawie. Oni tam tracą zdrowie i musimy im za to podziękować teraz. Dziękujemy! Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, komunikat do osób porządkowych, które są przy literkach napisu weto. Poprosimy trochę o ściśnięcie tam ludzi i żeby napis był czytelny i zrozumiały dla reszty świata. Obserwują nas telewizję i drony, także niech ten napis będzie zrozumiały. Dzień dobry państwu, nazywam się Tomasz. Nie jestem z Poznania, ale jak widzę was tutaj i prawdopodobnie w 100 innych miastach na całym świecie dzieją się te same rzeczy, to jestem dumny z tego, że wszyscy, bez względu na wiek, bez względu na płeć, na orientację, jesteśmy w takich miejscach jak to. Nie jestem tak młody jak moi przedmówcy, nie wszyscy, ale jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci. Co więcej, po 7 latach wróciłem do Polski. I to jest kraj, który ciągle kipi energią, bardzo pozytywną energią.
Na zakończenie, żebyśmy tylko wszyscy mogli sobie wyobrazić, czy rok temu, stojąc gdziekolwiek, mogliśmy pomyśleć o tym, że będziemy musieli zbierać się w takich miejscach, żeby walczyć o nasz kraj, o naszą przyszłość, o nasze dzieci? Cieszę się, że moje dzieci mogą brać lekcje patriotyzmu właśnie w takich chwilach, w takich miejscach jak to. Są tutaj ze mną i myślę, że każdy tutaj przyniósł dzieci, przyprowadził swoich nastoletnich synów, córki i myślę, że to jest ten moment, w którym nasza wolność się kształtuje na nowo. Jesteśmy częścią Europy i dzieci, my, nasze rodziny, nasi ojcowie, matki muszą o tym pamiętać. Ten kraj 25 lat temu był w zupełnie innym miejscu, a dzisiaj następuje chwila, od której tak naprawdę decydujemy o wszystkim, co dotyczy naszej przyszłości. Chciałbym, żebyśmy naszym dzieciom przekazali to, co najlepsze na temat tego kraju, na temat tego kontynentu, na temat nas samych. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że tu jesteście. Szanowni państwo, a teraz ostatni głos zabierze gość specjalny. Sędzia Sądu Najwyższego i Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski! Brawo! Proszę państwa, ośmieliłem się prosić o możliwość zabrania głosu, bo kiedyś publicznie powiedziałem, że nie wierzę, aby Polacy stanęli w obronie sądów. Chcę powiedzieć, że strasznie się myliłem. Chcę za to przeprosić wszystkich tu obecnych. Kiedy obserwuję te spotkania, obserwuję ich przebieg, słucham regulaminu. Chcę powiedzieć, że jesteśmy wszyscy pełni uznania dla przebiegu tych zgromadzeń. Pełni uznania dla organizatorów, dla Franka, dla was wszystkich, którzy tu przyszliście. Od urodzenia tu mieszkam i jestem dumny z Poznania i chcę wam wszystkim w imieniu sędziów, w imieniu własnym za to wszystko podziękować. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, zbliża się burza, także Nie tylko w wymiarze prawa, ale również dosłownie nad nami. Co prawda nie jesteśmy z cukru, ale może to jest dobry moment, żeby tradycyjnie, po raz szósty w tym tygodniu, unieść światełka. Szanowni państwo, jako teraz łańcuch światła robimy to. Jeszcze nie. I teraz nie skandujemy teraz. Teraz nie skandujemy. Teraz będzie absolutna cisza, w której się zjednoczymy w obronie niezawisłości sądów, demokracji i wolności. Thank you.
Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Ojciec do swej baśni mówi zapłakany, słuchaj jedno, co nasi biją karawany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem. Brawo! Szanowni Państwo, powolutku dobiega końca nasze spotkanie. Chciałbym gorąco podziękować wszystkim osobom, z którymi współpracuję, wszystkim osobom porządkowym, medykom, Marcie Jędrzejowi, Michałowi, Marcinowi i tak dalej. Brawo!